Dzień dobry, ja jestem Space Empiria, to jest The Hunter, Call of the Wild. Kolejny odcinek z tajgi syberyjskiej. Ładnie słonko świeci. Ja tutaj dopiero co się pojawiłem, to jest mój czwarty rezerwat. Mam nadzieję, że się niedługo pojawię już odpowiednio uzbrojony, to znaczy uzbrojony, no w stroju, który jest adekwatny do tej pogody, także... To mi się też bardzo nie podoba, że chodzę tutaj bez rękawiczek na przykład. I to się niebawem zmieni, tylko muszę uzbierać odpowiednią ilość 12 tysięcy euro, żeby no, kupić sobie tą czapkę, futro i rękawice. Dodam, że one na szczęście nie wpływają na nic. To, że to kupimy, nie ma znaczenia i bardzo dobrze. Dlaczego to wam... To możecie obejrzeć poprzedni odcinek, dlaczego tak, a nie inaczej to wygląda. No i w moim przekonaniu jest to właściwa decyzja, że strój myśliwski nie ma wpływu na nic i bardzo dobrze. Ale i tak chcę go mieć, no bo to źle wygląda, że tak chodzę tutaj w tym. No i cóż, próbuję tutaj upolować jakiekolwiek zwierzę w tej tajdze. Na razie mi się to nie udaje. Nie słyszę, nie widzę śladu za bardzo. Jest już poranek, to jest godzina 6:50, więc jest bardzo fajnie. Ładna pogoda. Ale cisza, jak makiem zasiał. I to jest super, bo tutaj mało jest ptaków, mało jest takich rozpraszających, tych świergotów. Uff, to jest przyjemne uczucie właśnie tutaj w tej tajdze. Że twórcy nie nawalili po prostu tutaj świergotu takiego, że aż uszy bolą. Tylko jest spokój i tak to... Tak mniej więcej to powinno też czasami wyglądać w Europie czy w Ameryce. No nie na każdym kroku mamy tyle ptaków. Troszeczkę tak. O. No tak to mniej więcej wygląda w polskich lasach, jeżeli chodzi o częstotliwość świergotu. No, w Polsce też... No, zimą oczywiście te drzewa pękają czasami, jak najbardziej, przy takiej temperaturze, kiedy właśnie soki zaczynają krążyć i potem chwyci mróz jakiś, to tak potrafi ta kora strzelić. Pokryte taką szadzią, no jest pewnie mrozik ze 20 stopni. Przechodzimy sobie dalej. No i odkryjemy te znaki zapytania. Ja to przewiduję, że jedna to ambona, a dwa to są punkty turystyczne jakieś, informacyjne. Nie słychać nic, nie słychać. Dobra, zobaczmy tutaj, bo tu jest też taki teren otwarty. O, wiatr fajnie wieje. No, udźwiękowienie Syberii jest chyba najciekawsze spośród tych wszystkich, które do tej pory są. Konstrukcja myśliwska. I ona wychodzi na te właśnie otwarte, to nawet jest jakiś
strumyk taki z cieknącą. Nie, myślałem, że ta woda płynie, jednak nie. Ale zobaczcie, ta konstrukcja nie wymaga postawienia, ona już stoi. Możemy do niej normalnie wejść. To jest pewne nowum, bo do tej pory trzeba było je odblokowywać, a tą mamy już gotową, także troszkę inaczej to jest teraz. He, a co to jest? Widzicie? Tam jest jakiś namiot postawiony, który nie jest oznaczony. To ja myślę, że to by tam podejść po prostu. Żeby to był ten Gustav Baden, ten fotograf tutaj, o którym nam przewodniczka wspominała. Sprawdzam to, tutaj ten teren, no bo jak wejdę na otwartą przestrzeń, to zwierzęta tutaj w promieniu 400 metrów się spłoszą. Więc sprawdzam, czy gdzieś nie ma czy jakaś malutka sylwetka chociaż. To wygląda jak niedźwiedź taki wielki ten głaz. O, i mamy coś. Piżmowiec syberyjski, 125 metrów. Jest szansa, że go z tej broni upoluje. Dobra, trafiony. Trafiony. No i tutaj w tej Syberii niestety pewnie będą strzały głównie na takie duże odległości. Bo widzicie, tutaj trudno jest zakraść. No przez to bym mógł się skradać i skradać z łukiem do tego zwierzęcia, ale sukces też mógłby być mizerny, więc w takich warunkach myślę, że myśliwy nie podejmuje się tropienia, gdzie zwierząt jest tak mało. To nie wiem, czy mamy okazję na to, żeby na przykład przez cały dzień znaleźć kolejnego piżmowca. Jest to brak, klasa druga samica. A, dlatego, że to jest samica. Zobaczmy, prawe płuco. No dobra, cel wypełniony, przynajmniej ten jeden. Państwowa inspekcja ekologiczna. Even with all the trouble he's making for you and me, nobody deserves to starve. Well, anyway, you'll find him at a campsite in the area I've marked on your hunter mate. Stay safe out there. A to tutaj jest ten obóz. No to tak myślałem właśnie, że to jest ten obóz tego fotografa Günthera Badena. A nawet są ślady, które do niego prowadzą. No to przy okazji się wybierzemy do tego obozu. Okej, nie możemy wejść, możemy zbadać ten trop. Homo sapiens. And be careful, he doesn't shoot you by mistake. You're a dead shot. He's a dumb shot, okay? Tutaj jest taki dowcip twórców. Zobaczcie, jakie dali przy Homo sapiens, jaką dali ślad. Przy śladzie jest zajączek. Dropimy zajączka. There is Gunther's hunting blind, but where is Gunther? A, dobra, dlatego ten namiot, czy ta ambona była już postawiona, ponieważ Gunther tutaj to ją rozstawił. There is another campsite to the west. Gunther may have abandoned the last camp when the storm hit. If he is not there,
The only other possibility is that he is lost in the taiga. No dobra, mamy kolejny obóz, o którym wiemy, to tutaj. Dobra, trzeba się będzie tutaj wybrać teraz, to jest nie tak daleko. By the way, has Columbus Nadel reached out to you? He is my American archaeologist friend, a major geek studying the history of Tiger peoples. Nadal is not, shall we say, rugged like American archaeologists in the movies, but you are. So, lend my friend Nadal a hand when you can. Help him chronicle the rich history of this place before time erases it. Nadal is generous. He will reward your effort. No dobra, pewnie dla Nadala będziemy musieli przygotować jakąś dokumentację fotograficzną. Tak pewnie będzie. Także w każdym z rezerwatów mamy tego typu misję, żeby coś sfotografować też. No nie tylko polega na strzelaniu do zwierząt. Jest to w misjach zawsze wymyślona jakaś historia, która nam uzasadnia to polowanie, dlaczego my to robimy. Jeśli nas jakby to interesuje ogólnie, a nie tylko chęć zdobywania tych trofeów. Jest to miłe, że nam twórcy coś takiego też zaoferowali jednak, że nie jest to po prostu taki sandbox luźny. Tylko jednak wokół tego jakaś historia jest zbudowana. Nie jest to pewnie takich jakaś historia bardzo skomplikowana i tak dalej. No taka nie musi być, ale zobaczymy, czy zostawiamy ślady. No zostawiamy, to miłe. Czy tutaj postawimy? Jasne, czemu by nie. Nie jest to drogie. No nic, przyjdzie. No coś tu słyszałem, tylko nie wiem skąd doszło, chyba z przodu. Może czas na użycie tego preparatu. Ze zwierząt na razie nic nie widać. Dobra. Tutaj jest dzik. Dobra, spróbujemy go zwabić, jeśli się uda. Dobra, i po cichu podejdę tutaj, żeby mieć jakiś widok też na tą przestrzeń, gdyby on się tu gdzieś pojawił. Trochę hałasu niestety narobię, no całkiem sporo niestety. Dobra, posłuchajmy, damy jeszcze jeden call. Trzeszczą gałęzie, ale nie wiem,
Czy to po prostu wiatr, czy... Czy to ja, czy to dzik? Wydaje mi się, że dzik jednak. Ale przez tą gęstwinę nie jestem w stanie go dostrzec. Kurczę, to jest trochę problematyczne. Bo jak mam go trafić, jak on tu się przedziera przez te chaszcze? Próbuję poudawać trochę dzika, który też się przedziera przez chaszcze. To powinno... Tutaj. Może nie. Tutaj chyba są ślady tego dzika. Go musiałem spłoszyć niestety. No hałas, 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 jeszcze raz hałas. Na tym poziomie, na którym mój myśliwy jest, on nie ma niestety jeszcze umiejętności redukowania hałasu przy przedzieraniu się przez... przez gąszcz, tudzież nie maskuje się dobrze w tym, no to tutaj z zasadzki chyba to polowanie byłoby najrozsądniejsze. A tu w ogóle są ślady niedźwiedzia. A nie dzika. Początkowo myślałem, że to będą ślady tego dzika tutaj. Ale się pomyliłem. Dobra, sprawdzam sobie teren, no żeby zobaczyć, może są tutaj te piżmowce. One nie są wcale takie skore do wydawania dźwięków ostrzegawczych. O kurczę, tutaj jest ten dzik cały czas gdzieś. Ale to zrobimy inaczej. Ja przejdę się tutaj w te zarośla. Szybciutko spróbuję zrobić kola. Poczekamy, czy on wyjdzie tutaj z tych zarośli, czy też nie. Damy mu minutkę czasu. Słychać, ponówmy. No, zobaczmy jeszcze troszkę. Spokojnie, damy mu z minutę czasu, tu patrzę.
ile mamy nagrania? Mamy 10, 19 minut, 20. No, wygląda na to, że tego dzika się nie uda zwabić z jakiejś przyczyny, nie chce podejść. Nie zawsze call działa. Oczywiście to jest skuteczność wyrażona w punktach, więc ona też... Można ją zwiększyć potem, jak już też nasza postać jest doświadczonym myśliwym. Ale na początku zabawy jest trudniej niż potem. Mam takie wrażenie. Potem jednak nabywamy umiejętności tropienia śladów, zachowania się, cichszego zachowania się w zaroślach. Wiecie, wszystko staje się łatwiejsze, a my jesteśmy bardziej doświadczeni. Nie dość, że jesteśmy bardziej doświadczeni, to jeszcze mamy łatwiej. Dobra, coś słyszę. Przedziera się gdzieś i to z przodu. Dokładnie mówiąc stąd. Kurczę, jak on mi wyjdzie prosto na mnie z tych zarośli, to po prostu jak da czmychnie, to go i tak nie upoluje. Tam chyba, tu jest. Kurczę, ale napięcie. Tam jest, dobra. Ależ wielki odyniec. Kurde, olbrzymi to był dzik. Ale bestia. Niech go drzwi. Ale ładnie dostał. Będzie dzisiaj obiad. Tu pojechał, farbuje ładnie. Ale piękna akcja była z tym dzikiem. Dobra, to są dobre ślady. Kurczę, zaraz sprawdzę jeszcze raz. No on tu farbował. Gdzie to są te ślady? Tutaj. Bo tu mogą być jeszcze ślady te wcześniejsze. Tutaj jest farba. Dobra, i teraz właśnie... Gdzie mamy kolejną? To jest pytanie, żebym go nie zgubił tutaj. Bo on stąd przyszedł, ale potem ranny musiał gdzieś uciec. Nie odbiegł na pewno daleko. Musi tu gdzieś być w pobliżu. Sprawdzę tutaj te ślady jeszcze. One prowadzą w złą stronę. On stąd przyszedł. No, zobaczmy tutaj. Tak, tu jest farba, dobra, czyli tutaj pobiegł, jak już został trafiony. I leży tam w zaroślach. Dobra, zobaczmy go. No widzicie, znaleźć go tutaj nie tak łatwo. No samica jednak nie był taki wielki, jak myślałem, że co ważył z 300 kilo. A to się okazuje, że 58 zaledwie. No ale widać było zupełnie, że był zupełnie większy niż wynikałoby. No ale zimą wszystko urasta do niebotycznych rozmiarów. No dobra. Mamy 24 minuty, mamy
dzika upolowanego. Pięknie. Dobra, tutaj mamy już presję łowiecką, troszeczkę delikatną wprawdzie, ale jest. Opuśćmy to miejsce tutaj. Dobra, tutaj możemy znowu rozejrzeć się. Jakieś ślady, też dzika. Nie wiadomo tylko, czy to nie jest ten sam dzik, który tutaj już został upolowany. Ale chyba nie, bo to były ślady jednak jasne, zielone. Dobra, wybierzmy sobie tą lornetkę, gdzie ona jest tutaj. Czy nie wiem, czy nie przestawić się jednak na lornetkę zwykłą. Ten dalmierz nie jest mi aż tak bardzo potrzebny, a ma pewne wady. Używanie jego nie jest tak wygodne jednak jak lornetki. Do lustrowania trochę przeszkadza to. To opóźnienie pewne, jakie on tam wprowadza właśnie. Zresztą to już można określić mniej więcej odległość do zwierzyny przecież. No, cisza, ale też nie widać. No, to nie są oczywiście równiny Afryki, tam było tych zwierząt pełno. Tutaj już polowanie inaczej wygląda. No, w takich rejonach zwierząt jest bardzo mało. No i też one się bardzo tutaj chowają. Dobra, coś słyszałem, wydaje mi się. Może jednak nie. Może to były gałązki, które się po mnie prostowały. Jak tam mijałem jakieś drzewko. Zobaczę jeszcze tutaj, chociaż tu jakby jakieś zwierzę było, to pewnie by już było widać tylko jego zadek. Tutaj ten obóz jest
Założone na łosie chyba, tak? Czy nie? Zaraz zobaczymy, o co chodzi w tej misji. Gunther wybrał się chyba do innego obozu, zostawił jedzenie na widoku, ukradły mu je niedźwiedzie, udaj się do drugiego obozu. Ale to nie wiem. Ten drugi obóz jest tutaj po drugiej stronie zamarzniętego koryta rzeki. Czy zamarzniętej rzeki. Jeszcze wiecie, czego brakuje? Pękającego lodu tutaj. Jak nad jeziorze jesteście, które jest zamarznięte. No teraz to jest rzadszy widok już. Od chyba no, z dobrych 6-7 lat jezioro, przy którym mieszkam niedaleko, nie zamarzło. Ale pamiętam takie lata, że tutaj jeździłem na łyżwach po takim właśnie jeziorku. Dosyć dużym. No mniej więcej takie jak to. No to lód fajnie pękał. Było słychać takie trzaski podczas jazdy. No nie namawiam nikogo do tego może. Ja akurat znam to miejsce i wiem, gdzie można bezpiecznie. Nie ma żadnych takich podziemnych nurtów, czy nie ma żadnej rzeki, która do niego wpływa ani wypływa. Bo w tych miejscach no, lód zupełnie jest inny, gdzie jest jakikolwiek prąd. Więc tu... Jeśli jeździcie na łyżwach po takich jeziorach, no nie tak jak teraz, to musi być... nie może być śniegu, prawda? To też nie zawsze się zdarza. Ale jeżeli tak kiedyś się zdarzy, to robicie to na własną odpowiedzialność, bo żeby nie było. Nigdy nie wiadomo, kto taki gameplay ogląda przecież. Także wolę powiedzieć to, niż potem będzie jeszcze jakieś, że znowu YouTuber był przyczyną jakiejś tam draki. Teraz to już nie wiadomo, co też nie wymyślą media, tak jak czasami traktują tych ludzi, jakby to były gąbki bezmyślne, które po prostu nie mają własnego rozumu, tylko wszystko chłoną, nieważne czy to jest głupota, czy to jest mądrość, po prostu żadnego własnego zdania na żaden temat, tylko powtarzanie tego, co media mówią. No, na szczęście nie jest popularne oglądanie telewizji wśród Polaków, to bardzo dobrze. Bo większość komercyjnych stacji sprzedaje nam taką sieczkę i urabia nas do po prostu jak tylko może. A wiecie, kłamstwo powtarzane 100 razy urasta, to chyba jakiś któryś z tych znanych polityków systemów totalitarnych powiedział. Że jak powtarzamy dane kłamstwo odpowiednią ilość razy, to w końcu ludzie zaczynają w to wierzyć. No i to jest prawda, jak na każdych co rusz mamy informację, że kłamliwą i tak 5 razy dziennie ją słyszymy przy okazji każdej wypowiedzi to samo, no to w pewnym momencie zaczynamy wierzyć, że faktycznie jest to, musi to być prawda, skoro to powiedział człowiek w garniturze. Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Dobra, to są takie znowu moje gadki, żeby trochę to flu tego gameplaya urozmaicić, no bo 35 minut, z tego 5 minut akcji z tym dzikiem. To może trochę mało, nie? Więc czymś trzeba wypełnić gameplay, no to można porozmawiać trochę właśnie o takich bardziej życiowych problemach. Powiedzmy, no to żadne problemy nie są.
Już dawno przestałem się łudzić, że... że moje zdanie ma na cokolwiek wpływ. Jak nie macie możliwości występowania publicznie, nie słucha was widownia duża, to takie gadki nie mają żadnego wpływu. Niestety, trzeba najpierw wygrać żonę dla rolnika albo Big Brothera, potem zostać posłem, no i wtedy możecie swoje filozofie sprzedawać. Tudzież, nie wiem, z głupią miną stać za jakimś politykiem, który mówi i uśmiechać się do kamery, no i po pewnym czasie, po roku czy dwóch, w końcu was dopuszczą do tego mikrofonu, coś tam powiecie. No i tak to wygląda. Dobra, ja tutaj się pogubiłem, bo przecież w tą stronę miałem pójść. Ale tak się zapatrzyłem tutaj na ten krajobraz, że nogi mi same poszły w drugą stronę, więc tu idziemy. Mamy 36 minutę, to akurat dojdziemy do tej misji, zobaczymy co tam w ogóle jest. Może przy okazji tutaj gdzieś na mapce będzie, będzie jakieś schronisko, ale wątpię. Widać różnicę w lasach. Kiedyś, jak te lasy właśnie w Europie, jak będziemy może kiedyś je zwiedzali, to zwróćcie uwagę, jak zupełnie inaczej rosną tam sosny. I to jest związane z tym, że właśnie o sosny, o które się dba, które się odpowiednio przerzedza i sadzi też w odpowiedni sposób, one potem zupełnie inaczej rosną niż takie właśnie tutaj chaszcze, gdzie po prostu rosną jak chcą. I to widać na przykład w lasach, które... Still no Gunther. Now I'm getting worried about that Durak. Is there anything there that might tell us where he is? Dobra, to chyba już zrobimy sobie w następnej misji, ale dokończając, to są na przykład takie lasy w mojej miejscowości, które są po lasami, które pozostały po wojsku. Tam były takie poligony w tych miejscach i ten las sobie rósł jak chciał i sosny, które tam są, są zupełnie innymi, inaczej wyglądają niż takie sosny z lasów, gdzie leśniczy tych sosen doglądają i prowadzą taką gospodarkę, żeby po tam 100 latach, mniej więcej taki jest okres wyrębu sosen, kiedy one już przestają po prostu rosnąć, no to czas jest, żeby je ściąć, no to zupełnie ten las inaczej wygląda. No i tutaj widać te chaszcze, wszystkie takie te drzewka nie są zbyt duże. Tak mi się to skojarzyło. Ale no, zaczynam żałować, że nie opuściłem tej ekspedycji. Kiedy rozbiłem swój quad, zepsuł mi się Hunter Mate. A potem przyszła śnieżyca i kolejna. I immediately feel bad for calling Gunther a Durak, even though he made some terribly foolish mistakes. Now he's sick and he's out there all alone and who knows what he's getting up to. We need to find him. Dobra, ja to doczytam i od tego zaczniemy kolejny odcinek. Wiem, że powinniśmy racjonować jedzenie, ale nie mogłem się wydostać. No i co innego miałem robić poza jedzeniem? Właśnie mi się skończyło. Dobra, zobaczymy co się stało, w końcu może przestanie gadać, ale nie mogłem się wydostać, no i co innego miałem robić poza jedzeniem, właśnie mi się skończyło. Wiesz, że marny ze mnie myśliwy, ale o dziwo znalazłem nad rzeką martwego piżmowca syberyjskiego. Zamarł zaraz po śmierci, to był istny cud, przeżyłem jedząc jego mięso, teraz muszę się tylko wyzdrowieć. Dostałem paskudnego kaszlu i gorączki, ale nie mam leków. Nie mogłem tu dłużej czekać, zabiorę tyle mięsa piżmowca, ile uniosłem i ruszę w kierunku bazy wypadowej.
Nie wiem, jak daleko zdołam ujść przez tajgę, jeśli znajdziesz ten list. No i co? Jeśli znajdziesz ten list... Cholera. Kurczę, dziennik Günthera. Cholera. Jak to zrobić, żeby to przewinąć dalej? A, dobra, tutaj muszę myszkę użyć. Jeśli znajdziesz ten list, a nie będę jeszcze siedział w bezpiecznej bazie z żołądkiem pełnym gulaszu z renifera, to proszę wyślij kogoś na pomoc. O jakim ona reniferze mówiła, nie mam pojęcia. Dobra, ale na tym skończymy ten odcinek. W następnym pewnie wybierzemy się tutaj. Wybierz się do drugiego, poszukaj śladów bytności, upoluj i zabierz rannego renifera. Ale przecież on tu żadnego renifera nie upolował. W ogóle o czym my tu mówimy? Coś się tutaj nie klei ta historia. Dobra, dzięki za uwagę i do następnego w takim razie. Cześć.